Dzień dobry wszystkim. Cześć. Dzisiaj mamy piąteczek. My właśnie się udajemy z Liam do Azdy. No i z Enzo. Idziemy kupić parę rzeczy, bo właśnie zaraz wyjeżdżamy do Szkocji. Czyli zaraz, no za 4 godziny. I przejechamy. I jedziemy kupić parę rzeczy, takich jak mleko, pampersy, żeby nie zabrać tego z domu, to i tak się wszystko zużyje. Więc idziemy teraz zrobić takie małe zakupy i oczywiście potem pokażę, co spakowaliśmy. Cześć. I teraz zobaczycie, jak będę się spinać. Ma piękną masz sukienkę, no. I zobaczyć tam, jak skacze. Dobra, my już prawie jesteśmy spakowani. Teraz czekam, aż Enzo nam się obudzi, bo już go zaczniemy zaraz budzić. Jest 22 i bardzo bym chciała już wyjechać. Mamy mega dużo rzeczy. Jedziemy tylko na 4 dni, ale wiadomo, 4 a 7 dni to jest praktycznie to samo. Cieszę się, że po prostu jedziemy autem w samolot, byśmy się kompletnie nie zapakowali. Jest z dwójką dzieci, to już jest po prostu masakra. Ale wiadomo, jak czegoś zabraknie, zawsze można wskoczyć do sklepu i coś dokupić. Uszykowaliśmy wszystko dla kota, bo będziemy mieli jedną osobę, która będzie przychodzić ją karmić. No i w sumie to by było... jeszcze muszę iPada podładować, żeby Lia miała na drogę, mogła coś pooglądać, więc też będę musiała trochę tych bajek tam powgrywać, żeby to działało na, wiecie, bez Wi-Fi. I czeka nas 5,5 godziny drogi, a ja jestem głodna. My już gotowi do odjazdu. Muszę tylko spakować dzieli. Tak, obładowani tutaj. No jak podusie tuli, nie? Pokażę szybko jeszcze w bagażniku. Tak to wygląda wózek. Mamy mały bagażnik, mamy dwie torby, takie dwie małe torby. Trzecia torba tu dla Enzo. Tutaj wszystkie wrzuciłam, jakieś kosmetyki i kurtki. A tam dzieli. No już jedziemy. Hehe, kto pierwszy z górki dalej, biegniemy. 3, 4, biegiem. Dajesz. Cześć Tarzan. Nie chcesz pić, dziecko? Wszystko za bardzo interesujące jest dookoła. Digi. I długa. Dobra, Marta, zjedz sobie może co? A ja będę znikła. Zatrzymaliśmy się w Duram na services, bo już tak dobrze chciało siku. Enzo już był głodny. Już pies musiał się wysikać. I to sobie właśnie kupiliśmy w jakiejś lemoniadce i kawie. I teraz będziemy dalej ruszać. Zostało nam jeszcze jakieś 2,5 godziny. Także nie jest źle. Ah!
właśnie weszliśmy do pokoju, zostajemy w Holiday Inn. Jeszcze nigdy nie byliśmy w tym hotelu. Zapłaciliśmy za nasze 4 noce prawie 300 funtów i moje wyobrażenie na temat pokoju było takie, żeby było po prostu, no nie wiem, miejsce. Ale niestety w pokoju nie ma ani jednej szuflady i nie ma szafy. Jest tylko takie lustro i takie półeczki, gdzie się zmieści żelazko, jak widać, albo deska do prasowania, która jest mi tak bardzo potrzebna. No i poszłam na recepcję zapytać się o zmianę pokoju, żebyśmy dopłacili, ale poprosiłabym większy pokój, gdzie byłaby szafa. Pani powiedziała, że wszystkie te pokoje w tym hotelu wyglądają tak samo, że nie ma tutaj szuflad ani szaf. I zostajemy tutaj 4 noce, mamy 2 dzieci, mamy psa i nie mamy gdzie schować rzeczy. I jedyne półki, jakie są tak jak widać tutaj koło łóżka, co ja tam mogę pożyć. A Enzo jest w takim wieku, gdzie sięga wszystko i by to chciał rozwalać i tak dalej, więc nie jestem w stanie zostawić kosmetyków. W łazience też nie ma na to miejsca. I nie wiem co mam zrobić. Jestem załamana, wiem, że to będzie bardzo ciężkie, będą bardzo ciężkie 4 dni, gdzie będę musiała po prostu pilnować. Enzo właśnie wyciąga ze śmietnika wszystko. Gdzie będę musiała pilnować każdego kroku mojego dziecka, które będzie wszystko chciał rozwalać. Ja nawet nie mamy nawet gdzie ciuchów rozpakować. Mamy 4 torby ciuchów, bo każdy z nas ma po jednej torbie. I ja zawsze pierwsze co lubię robić, gdy przyjeżdżam do hotelu, jestem gdzieś na wakacjach, pierwsze co robię, rozpakowuję, żeby nic nie mieć w torbach. Lubię mieć wszystko na widoku, lubię mieć wszystko, otwieram szafę i tam mam. A jak to wszystko będzie, no to już wiem, czemu to jest żelazko, no bo wszystko będzie pogniecione z torby, powyciągane. Jezus Maria, jestem załamana. Jestem po prostu załamana. Nie wiem. Dzień dobry. My już poranek mamy, jest godzina, nie wiem, po 8 trochę. I okazało się, że byliśmy wykupione śniadanie. I okazało się, że niestety nie można sobie iść na śniadanie. Jest tylko takie, że można sobie wziąć i wrócić do pokoju z tym. Także no, musimy iść na parę razy, żeby zabrać się dla dzieci, dla siebie. Śniadanie z widokiem. I tak dalej. No i musimy na parapecie, tak żeby mało nie dosięgnął, no bo nawet tak za bardzo nie mamy tutaj stolika. Co tu mamy dobrego? No ja wzięłam kawę, dalej wzięłam gorącą czekoladę, tu mam mleczko w kubeczku. Tutaj mamy płatki, jakieś tosty, owoce i w sumie... My zawsze lubimy w hotelu iść i sobie usiąść i zjeść, no, nie? No za to płacisz, żeby za taki serwis, jest napisane... Hajczy, żeby dziecko włożyć do krzesełka... No, no na przykład ale... to dziecko do krzesełka szczególnie, zobacz. No. Tak chyba pasuje nawet w sumie takie no. Śniadanie w łóżku, nie? No. Możesz nakruszyć, bo jeszcze nie śpimy. No i w ogóle jeszcze jedna opcja. Specjalnie filtrowaliśmy hotel, żeby był dla rodziny, żeby było śniadanie, dodatkowo dopłacić za śniadanie i żeby był parking. Tak naprawdę nie ma niczego, nie? Bo no, no wy... Nie jest przystosowany do tego. Hotel jest za mały, czy pokój jest za mały, żeby po prostu nie ma być tu w czwórkę. Nie ma szafy. Nie ma szafek, zresztą nie wiem czy. A ja lubię się czuć komfortowo, hotel dla nas nie jest takie miejsce, żeby przyjść i spać. Dla nas to jest też miejsce, w którym my spędzamy jeszcze ten wieczór, a w tym momencie dla nas jest takiego, że musimy go pilnować, żeby nie zgrzebał w śmietniku, żeby nie wyciągał nam rzeczy z torów, których nie ma gdzie włożyć i tak dalej. No i tak, nie ma parkingu. Przejechałam gdzieś, okazało się, że nie ma dla nas parkingu. No, musiałem kawałek dalej jechać, żeby po prostu zaparkować. I tam też ten parking jest zamknięty od 5 do 5 rano, od 23, czyli... Też jest chyba, nie wiem czy jest monitorowany, więc jakby to się stało, to jest dupa, nie? No i też trzeba iść tam, zostawić na przykład wózek, więc... Że teraz, żeby się spakować, żeby się podjadę tam, podjechać. Tak jakby no, takie małe rzeczy, ale no za to jednak się płaci, żeby ten komfort był, a tego komfortu w ogóle nie ma. Nie, no, dlatego, ta pani na pewno ma komfort. Dlatego udało się nam zrobić tak, że dzisiaj zostajemy tylko tą noc, zostaliśmy o 11, mamy checkout i idziemy na Airbnb, więc cenowo wyjdzie nam bardzo, bardzo podobnie. Może nawet chyba taniej wyjdzie, nie? Ogólnie, podsumowując. No. Tutaj, tylko tam nie będziemy mieć śniadania, nie? A no ale tam masz jednak, generalnie masz mieszkanie swoje ze wszystkim, także... Więc tylko tam są teraz roboty jakieś, no i to jest w zupełnym centrum. No ale zobaczymy, dopiero o 14 mamy czekanie. Trochę mi szkoda tego czasu straconego, no bo teraz jak tak naprawdę by to był dobry pokój, gdybyśmy tu zostawali, to tak naprawdę już byśmy gdzieś wychodzili w miasto, no. A tak będziemy się pakować i na 14 się... Tak jakby no stracimy pół dnia, nie? A czasu nie mamy. Będzie okej. Ale... Ona tutaj idzie, co? Ona jest dziewczyna, okej? Ojej, jakie dobra.
No, my się już pakujemy. Godzina 9:50. Wypadamy stąd. Jedna noc przygnita. Dobra, już spadamy z tego hotelu i na pocieszenie... W końcu! Fajny hotel, ale mówię, tak dla dwójki, jakbyśmy zrobili sobie, albo ewentualnie jeszcze z dwiema, ale z dziećmi to naprawdę męczarnia. A my jesteśmy osobami, które też lubią spędzić czas w hotelu. No. I właśnie, plus jest taki, że zwrócili nam pieniądze za te trzy noce. Także no, dobre to, nie? Nie zwrócili jakąś nadwyżką trochę? Nie, zapłaciliśmy tylko za tę pierwszą noc i teraz... Jest godzina 10:00, uciekamy. Dopiero za 4 godziny co prawda będziemy mogli zrobić check-in w tamtym mieszkaniu. Znaleźliśmy już parkingu, poszukiwać. Ale już gdzieś, staniemy gdzieś i ruszymy gdzieś na coś do jedzenia, bo to śniadanie było bardzo kiepskie, nie? No, tosty z ziemą. No. Czekaj, bo ja patrzę na lusterkę. A ja nie zapiłam pasu jeszcze. No, także dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Dzisiaj było bardzo dużo narzekania w dzisiejszym vlogu. Obiecujemy, albo mamy nadzieję, że więcej narzekania nie będzie. Mamy nadzieję, Miskito.